Panie trenerze, to jest przegrywa 1-3, ostatnie spotkanie w tym sezonie, ale chyba to się dało też czuć na boisku, że no dzisiaj to tak naprawdę graliście, żeby dograć ten sezon i chyba też tak trochę gracie od kilku tygodni już. Tak, już było takie podejście typu, żeby tylko to skończyło się jak najszybciej. Dzisiaj gramy bez 9 zawodników z podstawowego składu praktycznie, także taki mecz na zamknięcie sezonu. Fatalnie to wypadło, co prawda, no ci, którzy grają dzisiaj, powiedzmy ci rezerwowi, którzy mieli się sprawdzić, się nie sprawdzili. Będą zmiany w składzie, no czekamy na kolejny sezon. Można powiedzieć, że sezon dla TSU, dla TS Przelep skończył się trochę wraz z tym ostatnim meczem z Falubazem, z tym półfinałem Pucharu Polski? No, tak, można powiedzieć, że to był taki mecz, który już zamknął nam sezon, bo nie było już o nic, ani o utrzymanie, ani o spadek, ani o walkę jakąś większą. Ten mecz nam zamknął jak gdyby cele na ten rok. Panie trenerze, czy wy spróbujecie trochę namieszać, że tak powiem, w przyszłym sezonie? Wiadomo, że Falubas jest w czwartej lidze. Możliwe, że Stilon, wy gdzieś tam będziecie się chcieli wmieszać w walkę o awans, czy raczej spokojnie, odbębnić ten sezon, no może tak? Nie. Stilon się utrzymał, bo wygrywa 3-0, także się utrzymał. Będzie Falubas i mam nadzieję, że my tam dołączymy do tej trójki, czwórki, która będzie walczyła w górnej półce, a jak się to ułoży, zobaczymy. 30 meczów przed nami. Panie trenerze, bardzo pewne, przekonywujące zwycięstwo Arki na koniec sezonu jest utrzymanie i można powiedzieć, że ta końcówka sezonu, ostatnie tygodnie chyba bardzo udane w waszym wykonaniu. No właśnie, że ostatnie tygodnie nie, bo przegraliśmy przed tym meczem 3 mecze z rzędu, nie? I to teoretycznie niżej notowanymi rywalami, no oprócz Przybyszowa, bo przegraliśmy w Lubsku, przegraliśmy tutaj derbowy mecz z Bytomiem Odrzańskim, nagle sytuacja z Stilonu zrobiła się taka, że wszystkim tutaj zajrzało widmo spadku i musieliśmy dzisiaj się znowu spiąć na maksimum, skoncentrować, żeby ten mecz wygrać i mieć już spokój. To może inaczej, druga część rundy wiosennej, dobra w wykonaniu Arki, bo była taka seria meczów bez porażki. Jakby pan tą drugą, może tą rundę wiosenną od momentu, kiedy jest pan w klubie, podsumował, ocenił? Ocenił, no powiem tak, bardzo ciężko było. Jak przyszedłem, było bardzo ciężko, nie było zawodników, treningi praktycznie były wszystkie, no nie mogłem zrealizować nawet, myślę, że połowy tego, co chciałem tutaj zrealizować, bo po prostu nie było nas. Na mecze jeździliśmy z pospolite ruszenie, kto żywy, tak jak wcześniej mówiłem, czy juniorzy, których w ogóle nie znałem, nie wiedziałem jak oni wyglądają, nie znałem ich z imienia, nazwiska, a tym bardziej z gry. Musieli grać, no tak to się w zimie zaczęło, nie wyglądało to optymistycznie, ale później przyszedł taki okres, w którym żeśmy się jakoś tam, nie wiem, skonsolidowali, bardzo dużo nas trenowało i żeśmy wskoczyli na takie dobre tory, troszkę żeśmy tych punktów złapali z takimi przeciwnikami, którzy sobie byli od nas dużo wyżej notowani i nikt się tego nie spodziewał i tak troszkę powiało optymizmem, a chociaż ta końcówka była, jak mówię, troszkę gorąca ostatnio, bo mówię, że spadek mógł zajrzeć w oczy nie tylko nam, ale tutaj było 5 chyba drużyn zainteresowane tym, tak? Bo i Spójnia, Bytom Odrzański, teraz Szprotawa po tym walkowerze, także było ciężko, ale cieszymy się, że utrzymaliśmy się. Panie trenerze, jest szansa, żeby w przyszłym sezonie gra Arki wyglądała tak skutecznie, tak dobrze, może nie licząc straconej bramki jak dzisiaj? Ciężko mi jest powiedzieć, bo ja nie wiem, jaka jest moja sytuacja. Bo ja byłem umówiony do końca tego sezonu, tej rundy i się skończyła runda. Nie znam swojej sytuacji, nikt ze mną w klubie nie rozmawiał co do dalszej pracy, także trudno mi cokolwiek powiedzieć. Nie chciałbym gdzieś wróżyć z fusów albo mówić coś, a okaże się, że mnie nie będzie w Nowej Soli. Także.